Witamy w programie Dom Pełen Kwiatów. Dziś na prośbę jednego z widzów odcinek specjalny o roślinach owadożernych. Kupno egzotycznych roślin jest obecnie niezwykle łatwe, a do nich bez wątpienia możemy zaliczyć takie gatunki jak dzbanecznik, rosiczka czy muchołówka. Chyba najbardziej charakterystyczną i znaną rośliną mięsożerną jest muchołówka amerykańska, należąca do roślin z rodziny rosiczkowatych i pochodząca ze Stanów Zjednoczonych z klimatu umiarkowanego i subtropikalnego. Roślina ta ma pokrój rozety liści o bardzo ciekawym kształcie. Koniec blaszki liściowej przekształcony jest w dwuczęściową pułapkę z szorstkimi włoskami. I to właśnie ona, jak sama nazwa wskazuje, ma łapać muchy i inne owady. Po wewnętrznej stronie połowy liścia znajdują się trzy duże włoski czuciowe. Poruszenie zaledwie dwóch włosków powoduje zatrzaśnięcie pułapki i roślina zaczyna wytwarzać enzymy trawienne. Jeżeli wewnątrz rzeczywiście znajduje się owad, enzymów wytwarza się na tyle dużo, że zostaje on strawiony. Pułapka otwiera się ponownie po 5-10 dniach. Muchołówki lubią stanowiska słoneczne, ale nie w pełnym słońcu. Rośliny te dobrze czują się w chłodniejszej temperaturze. Wiosną i latem optymalna temperatura to 20 stopni Celsjusza, a w czasie spoczynku, który przypada na okres zimowy, powinniśmy zapewnić muchołówkom temperaturę poniżej 15 stopni Celsjusza. Podłoże powinno być torfowe i kwaśne, najlepiej poniżej 5,5 pH. Ponadto powinno być ono stale wilgotne. Zalecane jest podlewanie przez podsiąkanie. Doniczkę z rośliną możemy wstawić do spodeczka wypełnionego 2-centymetrową warstwą miękkiej wody, destylowanej, deszczówki lub z kranu, ale tylko pod warunkiem, że będzie ona przegotowana i odstana. Kolejną rośliną owadożerną, często dostępną w sklepach, jest rosiczka. Pochodzi ona z klimatu subtropikalnego i tropikalnego Japonii, Chin, Tajwanu, Australii i Nowej Zelandii. Jest to bylina z płaską rozetą liści i wzniesionym pędem kwiatowym. Zielono-czerwone liście z licznymi włoskami gruczołowymi są pokryte lepką wydzieliną. Właśnie one są pułapką na owady, ponieważ ta wydzielina zawiera substancje trawiące. Wymagania uprawne są bardzo podobne do muchołówki. Musimy przygotować dla rosiczki stanowisko od słonecznego do cienistego. Po prostu w słońce roślina będzie znacznie lepiej wybarwiona. Podlewamy ją także przez podsiąkanie, również miękką wodą. Podłoże powinno być torfowe i kwaśne, a odpowiednia temperatura wynosi 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza nie jest tak ważna jak w przypadku dzbaneczników, kolejnej rośliny owadożernej. Dzbanecznik pochodzi z klimatu tropikalnego Azji i Australii. W zależności od gatunku może być to pnącze, epifit lub roślina rosnąca w ziemi, dlatego w poradach znajdziemy różne wskazówki co do rodzaju najlepszego podłoża. Wspólną cechą wszystkich dzbaneczników jest to, że mają pędy ze zwieszonymi liśćmi zakończonymi dzbankami pułapkami. Dzbanki z pokrywą wyrastają z głównego nerwu, wystającego poza blaszkę liściową i są one wypełnione płynem trawiącym białko. Płyn ten jednocześnie jest wabikiem dla owadów, które zaczynają go spożywać i nieuchronnie wpadają do środka. W cieczy trawiennej są powoli rozkładane i wchłaniane przez roślinę. W zależności od gatunku dzbanki mają różną wielkość, mogą mieć od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Stanowisko dla tej rośliny powinno być widne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina ta wymaga ciepła i wysokiej wilgotności powietrza. Jeżeli wilgotność będzie niewystarczająca, dzbanki nie będą się rozwijać. Liście zrobią się matowe, a nawet mogą zostać zaatakowane przez przędziorki. W złych warunkach dzbanki zasychają. Dzbaneczniki musimy więc często zraszać, nawet kilka razy dziennie. Nie bez znaczenia jest też woda, której w tym celu użyjemy. Nie może być to twarda woda z kranu, chyba że ją wcześniej przegotujemy i pozwolimy jej odstać. Możemy użyć deszczówki lub wody destylowanej. Jeżeli o to zadbamy, popularne gatunki dzbaneczników będą pięknie rosły nawet na okiennych parapetach. Idealnie prezentują się w wiszących pojemnikach. Nie zaleca się przesadzania bezpośrednio po zakupie. Warto odczekać nawet rok, do kolejnej wiosny i dopiero wtedy przesadzić roślinę do kwaśnego podłoża. Wiosną możemy też przyciąć okazy, które się za bardzo rozrosły.
możemy w ten sposób pozyskać nowego dzbanecznika. Ponieważ roślinę tę rozmnaża się między innymi przez sadzonki łodygowe, odkłady oraz odrosty powietrzne. W cieple i wilgoci powinny się one ukorzenić po mniej więcej 2 miesiącach. I na koniec ogólna uwaga dotycząca wszystkich roślin owadożernych. Nie należy ich nawozić. Polując na owady, same zadbają o potrzebne im składniki odżywcze. Podczas ich uprawy musimy zadbać o pozostałe czynniki. Kwaśne, zazwyczaj torfowe podłoże, wilgotność podłoża i powietrza w przypadku dzbaneczników oraz o optymalną temperaturę. Na kolejny odcinek programu Dom Pełen Kwiatów zapraszamy za tydzień.